Derek Prince mówi na temat efektywna modlitwa. To poselstwo ma tytuł Interweniowanie przez modlitwę w sprawy narodowe. Po pierwsze, chcę Wam wspomnieć pokrótce o materiale, o którym mówiliśmy w poprzednim studium. Potem przejdziemy do nowego materiału tego rodzaju. Pierwsze studium podkreśliło wielki fakt, że Bóg chce, abyśmy modlili się i chce, abyśmy otrzymali to, co się modlimy. Nie mamy Boga, który jest chwiejny i który jest niechętny, aby dać. Boże pragnienie na odpowiedzi na naszą modlitwę jest o wiele większe niż nasza gotowość do modlenia się. Modlitwa sprawiedliwego, mówi Biblia, jest Bożą radością. On kocha słuchać modlitw swoich sprawiedliwych ludzi. Jakkolwiek są warunki wielkie, które nam kładzie Boże Słowo dla otrzymania odpowiedzi na naszą modlitwę. W poprzednim studium naszkicowaliśmy 7 głównych warunków, które ja pokrótce wspomnę. Pierwszy, módlmy się w imieniu Jezusa. To znaczy, opieramy nasze przekonanie o dostępie do Boga tylko na Jezusie, kim On jest i co On uczynił. Nie mamy żadnego innego wstępu do Boga, tylko w imieniu Jezusa. Po drugie, wchodzimy z chwałą i uwielbianiem. To jest wejście do obecności Bożej. Wejście do Jego bram z dziękczynieniem, a w Jego przedsionki z chwałą. Po trzecie, Bóg wymaga, abyśmy przychodzili bez żadnego potępienia, odważnie. Biblia mówi, przyjdźcie odważnie przed tron łaski. Dalej, nasze motywy muszą być właściwe. I wielki przyjęty motyw jest to dla chwały Bożej, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Po piąte, efektywna modlitwa wymaga właściwych relacji z innymi ludźmi. Jeżeli mamy urazę, gorycz, nieprzebaczenie w sercu przeciwko innym ludziom, to jest bariera, która nie uniemożliwia otrzymania odpowiedzi na nasze modlitwy. Jezus powiedział, jeżeli modlicie się, przebaczcie, jeżeli macie cokolwiek, komukolwiek do przebaczenia. Po szóste, wielkim pomocnikiem w modlitwie jest Duch Święty. On jest tym, którego Bóg zesłał, aby nam pomógł w naszych niemocach. My nie wiemy, jak się modlić, jak powinniśmy, ale Duch nam pomaga. On stawia się za nami i przez nas, zgodnie z wolą Bożą. I wielka sztuka efektywnej modlitwy to jest sztuka ulegania Duchowi Świętemu, kiedy się modlimy. I siódmy wielki warunek to jest to, abyśmy modlili się zgodnie z wolą Bożą. Słowo Boże jest objawieniem woli Bożej. Boże obietnice są Jego wolą objawioną nam. Musimy być w stanie powiedzieć tak, jak powiedział Dawid w Starym Testamencie. Uczyń tak, jak powiedziałeś. I tak, jak Maria powiedziała w Nowym Testamencie, niech mi się stanie zgodnie z Twoim Słowem. Kiedy się tak modlimy, modlimy się na poziomie o wiele wyższym niż nasza mądrość, albo zdolności, albo zrozumienie. Paweł mówi w liście do Efezjan 3:20, że Bóg jest w stanie dać o wiele więcej. Więcej niż myślimy lub prosimy, zgodnie z mocą, która w nas działa. A moc, która w nas działa, to jest moc Bożego Ducha. I ta wielka, o wiele większa rzecz, większa niż my możemy pomyśleć lub poprosić, to jest obietnica Bożego Słowa. Ponieważ Boża obietnica jest na o wiele wyższym poziomie, niż my możemy osiągnąć przez naturalne zrozumienie. Gdyby dziewica Maria siadła i rozmyślała przez 50 lat na ten temat, na który ją poproszono, nigdy nie zbliżyłaby się nawet do poziomu, na którym modliła się, kiedy powiedziała to proste stwierdzenie: niech mi się stanie według Twego Słowa.
To wyzwoliło największy cud w historii człowieka. Kiedy się tak modlimy się ponad nasze naturalne rozumowanie i zdolności i wtedy Bóg jest w stanie w Duchu Świętym uczynić o wiele więcej, niż prosimy lub myślimy. To wprowadza nas do wielkiej zasady, na temat której chcę Was dzisiaj nauczać, że modlitwa w pewnym sensie, jak powiedział Jezus w Ewangelii Mateusza 18:19, jeżeli dwóch się zgodzi odnośnie jakiejkolwiek rzeczy, o którą poproszą, będzie to dla nich uczynione w niebie przez Ojca. Słowo zgodzą się pochodzi z greckiego słowa, które daje nam angielskie słowo symfonia. Główna jest koncepcja harmonii w tym miejscu. I biorę tą ilustrację symfonii i aby zharmonizować, co jest punktem wyjściowym tej symfonii, potrzebujemy orkiestry, potrzebujemy dyrygenta i potrzebujemy partytury. Teraz orkiestrą są ci, którzy spotykają się razem na modlitwie, ale dyrygentem jest Duch Święty, a partyturą jest Boże Słowo, objawione w Jego Biblii. Więc tu jest ta możliwość symfonii modlitewnej. Dwóch lub trzech zgromadza się razem w imieniu Jezusa. Duch Święty staje się dyrygentem, ma batutę autorytetu w ręce, łączy nas w jednym tylko celu, w woli Bożej objawionej, w Słowie Bożym. Słowo Boże, interpretowane przez Ducha Świętego, jest partyturą, która zgromadza razem wierzących w harmonii. Jeżeli modlimy się w harmonii, to wszystko, co prosimy, będzie dla nas uczynione. Teraz celem tego studium dzisiaj jest rozprawić się z niektórymi aspektami Pisma, które mówią każdy fragment w kolejności, aby one stały się partyturą, abyśmy pozwolili Duchowi Świętemu zinterpretować to, zgromadzić nas razem w harmonii. Pierwszy fragment, o którym chcę mówić dziś rano, jest w pierwszym liście do Tymoteusza, rozdział 2, werset 1-4. Pierwszy Tymoteusz, rozdział 2, wersety 1-4. I mamy to, co ja nazywam partyturą. Więc pierwszy fragment partytury na dziś rano to jest pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 2, werset 1-4. Co zrobimy? Będziemy interpretowali to w taki sposób, abyśmy mogli być zgromadzeni razem w jedności, w harmonii Bożego Słowa objawionego. Będę czytał te słowa w wersji King James. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, werset 1-4. Wobec tego napominam, aby po pierwsze błagania, modlitwy, stawienie w Twoje dziękczynienie były zanoszone za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich, którzy mają autorytet, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości, gdyż jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Weźmy te cztery wersety i zinterpretujmy je w praktyczny, realistyczny sposób. To jest pierwszą czynnością, którą robią Boży ludzie zgromadzający się razem w społeczności.
jaka jest pierwsza służba lokalnego zboru. Pierwszy list do Tymoteusza został napisany przez Pawła do Tymoteusza, aby udzielić mu instrukcji co do porządku, dyscypliny i życia lokalnego zboru. Na początku tego drugiego rozdziału Paweł mówi, po pierwsze, pierwsza wielka aktywność lokalnej grupy jest jaka? Paweł mówi, błaganie, modlitwy, stawiennictwo i dziękczynienie. Gdybyśmy mieli użyć jednego wspólnego rzeczownika oznaczającego te różne frazy, ja wierzę, że zgodzilibyśmy się, to by była modlitwa. Więc pierwsza aktywność wierzących, którzy zgromadzają się razem w społeczności, kiedy zaczynają usługiwać Panu, to jest modlitwa. Modlitwa jest zasadnicza. Dalej, w drugim wersecie Paweł mówi, pierwszy temat modlitwy, jaki jest? Na końcu pierwszego wersetu mówi generalnie za wszystkich ludzi, ale na początku drugiego wersetu mówi, za kogo mamy się modlić najpierw? Z całej rasy ludzkiej? Za kogo mamy modlić się najpierw? Za misjonarzy? Ewangelistów? Chorych? Nie. I tutaj większość chrześcijan jest w niezgodzie z objawioną wolą Bożą. Oni nie układają właściwie Bożego priorytetu. Bóg mówi, jeżeli zgromadzacie się razem w lokalnym zborze, w modlitwie, jeżeli jest was dwóch lub trzech razem, pierwsza rzecz, o którą chcę, żebyście się modlili, to są królowie i ci, którzy mają autorytet, władzę. Po tej stronie Atlantyku możemy ominąć królów, ale pozostają ci, którzy mają władzę. Jaki jest pierwszy specyficzny temat modlitwy, co do którego Bóg wydaje rozkazy swoim ludziom? Powiedziałbym, używając nowoczesnej frazeologii, rząd. Ilu sobie z tego zdaje sprawę, że pierwsza odpowiedzialność modlitewna jest to modlić się o rząd twojego narodu? Teraz, ja już głosiłem na ten temat, moje doświadczenie jest takie, że mniej niż 20% Bożych ludzi, którzy wyznają Chrystusa, ma jakiekolwiek przekonanie, że ich pierwszą odpowiedzialnością jest modlić się o ich rząd. Większość właściwie chrześcijan wyznających Chrystusa nie modli się inteligentnie o swój rząd więcej niż raz w tygodniu. To jest okropny brak świadomości ze strony Bożych ludzi. My zawodzimy Boga i nasz naród i w ten sposób zawodzimy też sami siebie przez nasze ominięcie tematu modlitwy, o którą Bóg chce, abyśmy się modlili. Po pierwsze, módlmy się o rząd. To jest pierwszy temat Bożej listy modlitewnej, rząd. Chcę wam dzisiaj pokazać, dlaczego Bóg wymaga, abyśmy się najpierw modlili o rząd i co tracimy, jeżeli się nie modlimy o rząd. Paweł mówi w drugiej części drugiego wersetu, o co się mamy modlić, kiedy modlimy się o rząd. I mówi, abyśmy wiedli ciche i spokojne życie. I dalej Biblia mówi, we wszelkiej pobożności i uczciwości. Zastanawiam się, ilu z nas w Waszyngtonie powiedziałoby, że prowadzimy ciche i spokojne życie we wszelkiej pobożności i uczciwości. Ponieważ ostatniej nocy rozmawiałem z pewną kobietą o niebezpieczeństwach, przez które przeszliśmy w wojnie między Żydami a Arabami, ona powiedziała, to jest nic. W Waszyngtonie DC nie można wyjść na ulicę samemu. Siadłem niedaleko grupy ludzi ze wschodu. W San Francisco jedli śniadanie
3 lata temu to było i było tam dwóch dyplomatów z Hongkongu. Spytałem ich w takiej konwersacji, jak jest w Hongkongu. Oczekiwałem, że mi opowiedzą o zagrożeniu komunistycznym i tak dalej, a oni powiedzieli, w Hongkongu kobieta może chodzić sama w każdej porze dnia i nocy po ulicach, a w San Francisco nie może tego nawet zrobić w dzień. Wiemy, że to prawda. To nie jest przesada. W większości amerykańskich miastach kobieta nie może chodzić spokojnie, samotna w żadnym obszarze, ani w noc, ani w dzień. I w wielu obszarach także mężczyzna. Czy prowadzimy spokojne i ciche życie pobożności, uczciwości? Ostatnich parę tygodni kwatery główne naszego rządu wyglądały jak oblężone miasto. Czy to prawda? Widzieliśmy to w telewizji, w gazetach. Nie prowadzimy spokojnego, cichego życia we wszelkiej pobożności, uczciwości. Przypuszczalnie ja jestem tutaj najnowszym obywatelem amerykańskim i aby się stać amerykańskim obywatelem, zorientowałem się, że centrum całej legislacji amerykańskiej stanowi konstytucja. I kiedy czytałem całą konstytucję w tej formie, w której jest ona przekazywana tym, którzy chcą stać się obywatelami amerykańskimi, doszedłem do wniosku, że główny cel konstytucji amerykańskiej, jaki został nakreślony przez jej twórców, był, aby stworzyć sytuację w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie możemy prowadzić ciche i spokojne życie we wszelkiej pobożności i uczciwości. Naprawdę wierzę, że te słowa sumują tak właściwie jak tylko można główne intencje amerykańskiej konstytucji, zamierzenia. I jeżeli to zamierzenie byłoby osiągnięte, wierzę, żebyśmy mogli powiedzieć, że mamy dobry rząd. Innymi słowy, funkcją dobrego rządu w standardach amerykańskich jest zabezpieczyć taką linię polityczną, sytuację prawa, porządku i administrowania, w których prywatni obywatele bez żadnych przeszkód niepotrzebnych lub opresji, każdy z nas mógłby spokojnie prowadzić nasze sprawy codzienne i ciche, spokojne życie we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jestem przekonany, że założyciele, ojcowie konstytucji, przyjęliby to jako główny cel w kształtowaniu tej konstytucji. Więc wierzę, że możemy powiedzieć, ta modlitwa, ten temat modlitewny może być podsumowany słowem dobry rząd. O co mamy się modlić, kiedy modlimy się o tych, którzy mają autorytet? Mamy modlić się o dobry rząd, aby mogli efektywnie i właściwie wypełnić swoją funkcję i tak nami zarządzać, tak administrować narodem i jego prawem, siłami prawa i porządku i różnymi środkami, abyśmy mogli mieć przywilej, i na pewno to jest przywilej, życia w spokojnym i pobożnym życiu, wszelkiej pobożności i uczciwości. Więc ja powiem, to jest moje podsumowanie, Paweł nam mówi, że po pierwsze mamy jako główną naszą działalność, kiedy zgromadzamy się razem, modlić się. I pierwsza rzecz, o którą się mamy modlić, to jest ci, którzy mają władzę. A to, o co mamy prosić, kiedy się modlimy o tych, którzy mają władzę, to jest dobry rząd. Czy jesteście ze mną? To jest proste, logiczne, jasne wyjaśnienie tych słów. Jeżeli dotychczas was nie przekonałem, to już dalej ze mną nie pójdziecie. Ale jeżeli dotąd już doszliście, możecie iść dalej. Teraz dalej odwróćmy nasze Biblię, aby dalej odkrywać ten werset
biblijny. Dalej jesteśmy w 1 do Tymoteusza, 2 rozdział, werset 1 do 4. Dochodzimy do końca drugiego wersetu, abyśmy prowadzili spokojne i ciche życie we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jak powiedzieliśmy, to oznacza w jednej prostej frazie dobry rząd. Dalej Paweł mówi w wersecie 3, gdyż jest to dobra i przyjęta rzecz w oczach Boga, naszego Zbawiciela. Teraz ja jestem między innymi nauczycielem angielskiego i wiem, że w języku angielskim, kiedy używamy słowa to, odnosi się to słowo do rzeczy, która bezpośrednio je poprzedza. Czyli odnosi się do rzeczy, która idzie bezpośrednio przed tym słowem. Więc to jest dobre i przyjęte przed Bogiem, naszym Zbawicielem. Co to jest to? Spójrz na koniec wersetu drugiego, abyśmy prowadzili spokojne i ciche życie we wszelkiej pobożności i uczciwości. I podsumowaliśmy to jako dobry rząd. Więc ja mówię, że werset trzeci mówi nam to. Dobry rząd jest Bożą wolą. To jest żywotnie ważne, abyście wiedzieli, czy wierzycie w to, czy nie. Są trzy obszary, w których każdy chrześcijanin musi być przekonany co do woli Bożej. Po pierwsze, to jest zdrowie. Czy dobre zdrowie jest wolą Bożą? Osobiście ja wierzę, że jest. Drugie, jest powodzenie. Czy powodzenie jest wolą Bożą? Wierzę, że jest. I trzecia rzecz, której większość chrześcijan nigdy poważnie nie rozważa, to jest dobry rząd. Czy dobry rząd jest w narodzie wolą Bożą? Jak wierzycie? Czy myśleliście o tym kiedyś? Ja to przemyślałem dużo razy i głęboko. Rozmyślałem na tym, modliłem się o tym. I doszedłem do wniosku po studium Słowa Bożego, że dobry rząd jest objawioną wolą Bożą. Co więcej, czwarty werset mówi nam, jaki jest główny podstawowy powód, dlaczego dobry rząd jest wolą Bożą. Mówi w wersecie czwartym, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Bóg nie chce, aby jakakolwiek dusza ludzka była stracona. Przez Jezusa, Jego śmierć na krzyżu i głoszenie Ewangelii, Bóg dał zaopatrzenie dla każdej duszy, aby miała możliwość przebaczenia grzechów i znalezienia zbawienia i życia wiecznego. Ale Ty i ja wiemy i rozeznajemy, że chociaż to zaopatrzenie zostało nam dane raz na zawsze, przez śmierć Jezusa na krzyżu, jest to tylko efektywne wtedy, jeżeli ktoś usłyszy tę wieść o śmierci Jezusa, innymi słowy Ewangelię. Chociaż zaopatrzenie Bóg już dał, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, żaden człowiek nie może być zbawiony, aż usłyszy Ewangelię głoszoną. Wobec tego, ponieważ Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, chce, żeby wszyscy ludzie mieli możliwość usłyszenia prawdy Ewangelii przez głoszenie słowa. Więc Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, wobec tego chce, aby wszyscy ludzie słyszeli Ewangelię, więc chce, aby Ewangelia była głoszona wszystkim ludziom. A teraz zadajmy sobie to proste pytanie. Który rząd lepiej promuje głoszenie Ewangelii? Dobry rząd albo zły rząd? W mojej opinii nie ma żadnych wątpień. To dobry rząd wspiera głoszenie Ewangelii. Utrzymuje prawo i porządek, otwarte drogi komunikacji, daje wolność cywilną, utrzymuje prawo wolności słowa i wszystko, co jest potrzebne, aby umożliwić głoszenie Ewangelii. Zły rząd ma odmienny efekt. Są dwie możliwości. Albo będzie chaos,
poprzez przełamanie praw, porządku i prawa, w tym przypadku będzie trudno się skomunikować, trudno podróżować, trudno głosić, albo w innej ekstremalnej sytuacji zły rząd uniemożliwi jednostce prawo do wolności i Boże prawo każdego człowieka, aby wierzyć i wyznawać wiarę w Boga, i zepchnie, zniszczy, uniemożliwi wszystko to, co odnosi się do Ewangelii. Tak widzimy, dzieje się w komunistycznych krajach, w obecnym czasie w większości, może z wyjątkami, oni systematycznie całej władzy używają autorytetu rządu, aby uniemożliwić głoszenie Ewangelii. Wierzę, że to nie jest przesada, to jest autentyczne uogólnienie. Więc dobry rząd wspiera głoszenie Ewangelii, zły rząd zatrzymuje głoszenie Ewangelii. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, chce, aby słyszeli Ewangelię, chce, aby Ewangelia była głoszona, ponieważ dobry rząd wspiera głoszenie Ewangelii, Bóg chce dobrego rządu. Dlatego dobry rząd jest wolą Bożą. Spójrzmy na to w prostym szkicu. Próbuję, aby to było tak proste, utrzymać to w tak prostej wersji, aby nikt się nie pomylił. Dobry rząd jest Bożą wolą, ponieważ Bóg pragnie, aby wszyscy byli zbawieni. Aby być zbawionym, wszyscy muszą słyszeć Ewangelię. Dobry rząd umożliwia to, ułatwia, aby głosić Ewangelię. Jeżeli zgadzasz się z główną, fundamentalną prawdą Biblii, nie widzę, jak możesz, w jaki możliwy sposób można się nie zgodzić z tymi stwierdzeniami. Wydaje mi się, że one się same udowadniają. Moja ambicja, kiedy głoszę, jest taka. Zawsze mówić rzeczy tak oczywiste, że nikt się nie może ze mną nie zgodzić. Nie mam pragnienia komplikować rzeczy, nie mam żadnych ambicji takich. Chcę być tak prosty i jasny, że nikt się nie może kłócić. Nie zawsze mi się to udaje, ale to jest moja ambicja. Tutaj czuję, że naprawdę to osiągnąłem. Żadna inteligentna osoba, która wierzy w Biblię, nie może się kłócić z tymi wnioskami. W porządku, idziemy dalej w tej symfonii. Następna część partytury to jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, wersy 14 i 15. Czytajmy je w wersji King James. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, werset 15 i 16. To jest przekonanie, które w nim mamy, w Bogu. Zauważcie, w modlitwie nasze przekonanie musi być w osobie. Musimy mieć osobistą pewność w Bogu. To jest pewność, silna pewność, którą w Nim mamy. Jaka jest nasza pewność? Że jeżeli prosimy o cokolwiek, zgodnie z Jego wolą, On nas wysłuchuje. Jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek będziemy prosić, wiemy, że otrzymamy to, te prośby, które Mu zanieśliśmy. Ułóżmy to w bardzo prosty sposób. Mamy przekonanie, bezpośrednią pewność w Bogu, że jeżeli prosimy o cokolwiek zgodnie z Bożą wolą, wiemy dwie rzeczy. Wiemy po pierwsze, że Bóg nas słyszy. Pamiętacie, kiedy tu byliśmy na poprzednim studium, powiedziałem, Bóg nie powiedział, że będzie słuchał wszystkich modlitw. W rzeczywistości trudność nie polega na tym, żeby Bóg odpowiedział na nasze modlitwy. Trudność polega na tym, aby Bóg nas usłyszał. Ponieważ każda modlitwa, którą On usłyszy, On też wysłucha. Ale On nie powiedział, że wszystkie modlitwy usłyszy. W rzeczywistości musimy sprostać warunkom, aby Bóg usłyszał nasze modlitwy. Jeżeli prosimy o cokolwiek zgodnie z Bożą wolą, wiemy, po pierwsze, że Bóg nas wysłuchuje. A jeżeli wiemy, że Bóg nas wysłuchuje,
co wiemy? Że mamy wysłuchanie naszych próśb. Mamy to, o co prosimy. Czy jesteście ze mną? Czy to jest właściwa interpretacja wersetu 14 i 15? Czy to jest logiczne? Więc idziemy dalej. Dwa tematy razem. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, werset 1-4. I pierwszy list Jana, piąty rozdział, werset 14-15. Z pierwszego listu do Tymoteusza, drugiego rozdziału, wyciągnęliśmy wnioski z tych wersetów 1-4, że dobry rząd jest Bożą wolą. Jesteście ze mną? Dobry rząd jest Bożą wolą. W porządku. Z pierwszego listu Jana 5, od 14 do 15, wysnuliśmy wniosek, że jeżeli modlimy się o cokolwiek zgodnie z Bożą wolą, Bóg nas wysłuchuje i mamy to, o co prosiliśmy. Bożą wolą jest dobry rząd, więc jeżeli modlimy się o dobry rząd, jakie dwie rzeczy wiemy? Wiemy, że Bóg nas słucha. Wiemy, że mamy wysłuchanie naszych próśb. A jakie są nasze prośby? Dobry rząd. O co się modlimy? O dobry rząd. I ponieważ jest to zgodnie z Bożą wolą, wiemy po pierwsze, że Bóg słucha nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, wiemy, że mamy to, o co się modliliśmy. Co to było? Dobry rząd. W porządku. Więc jeżeli nie mamy dobrego rządu, jaki jest powód? Ponieważ co? Nie modlimy się. Dokładnie powiedzieliście to tak, jak jest. Teraz to nie jest tylko sprawa dedukcji, wykrywania. To jest sprawa doświadczenia, które mogę sprawdzić. Większość wyznających Jezusa chrześcijan, nawet ci, którzy nazywają siebie duchem napełnionymi chrześcijanami, nigdy się nie modlą o swój rząd. Więcej jeszcze, nie robią tego jako pierwszego priorytetu. A wielu z was nie modliło się inteligentnie o prezydenta Stanów Zjednoczonych tego tygodnia. A wielu z was nawet nie w tym miesiącu. Wiecie, co jesteście? Jesteście winni. Jesteście winni nieposłuszeństwa Bogu i w pewnym sensie jesteście zdrajcami swojego kraju. Tak, krytykujecie. Bóg was nie powołał do tego, żebyście krytykowali. On was powołał, abyście się modlili. Nigdy nie spotkałem narodu tak krytycznego odnośnie wybranych przez siebie władz, jak Stany Zjednoczone. Nigdzie w życiu. Praktycznie żadny naród europejski nie pozwoliłby sobie tak bez szacunku mówić z takim cynizmem o swoich wybranych przez siebie władzach, jak ludzie w Ameryce. Jeżeli wy okazujecie ten stały brak szacunku wobec swoich wybranych władz, wiecie, co naprawdę robicie? Okazujecie brak szacunku w stosunku do siebie samych, bo to jest wasz rząd i wy jesteście odpowiedzialni za niego. Wyście go wybrali. W tyranii, gdzie ludzie nie mają nic do powiedzenia na temat rządu, to jest inna sprawa. Ale w nowoczesnych Stanach Zjednoczonych ludzie, którzy krytykują swój rząd, umniejszają go i nic nie wyrażają oprócz cynizmu, w rzeczywistości po prostu degradują sami siebie i swój naród. Największy nieprzyjaciel Stanów Zjednoczonych to są Stany Zjednoczone. Nie ma pytania odnośnie tego. Obraz Stanów Zjednoczonych, który został stworzony w innych narodach, jest tragiczny. Są dwa główne źródła informacji. Filmy i gazety. I oba te źródła gloryfikują i zwiększają problemy Stanów Zjednoczonych. Seks, zbrodnie, przemoc i tak dalej.
Macie mało pojęcia o poziomie, w jakim to dotyka umysłów innych narodów, innych ludzi. Wiecie, ja jestem z Wielkiej Brytanii. Około 3 lat ja i moja żona żyjemy niedaleko Chicago. Wiecie, moi przyjaciele, krewni z Wielkiej Brytanii napisali naprawdę z wielką troską o nasze osobiste bezpieczeństwo list. Naprawdę myśleli, że żyjemy w osobistym fizycznym zagrożeniu. Wiecie, kto dał to wrażenie? Amerykańskie środki masowego przekazu. Ja wiem, że Chicago jest niebezpiecznym miastem. Ale absolutnie śmieszne jest stwarzać wrażenie, że w Chicago nigdy nie można być bezpiecznym. Czy się zgadzacie z tym? To jest obsceniczne. Ja mogę wiele złych rzeczy powiedzieć na temat Chicago, wierzcie mi, ale to jest ekstremalne przesadzenie. Kto jest za to odpowiedzialny? Nie Europejczycy, Amerykanie. Do czego Bóg powołał swoich wierzących? Co mają robić? Krytykować? Albo się modlić? Spytam się was. Jeżeli spędzalibyście tyle czasu modląc się, ile spędzacie większość z was krytykując, mielibyście o wiele mniej do krytykowania. W rzeczywistości, kiedy krytykujecie rząd, wyznajecie, że jesteście odstępcami. Bo jeżeli moglibyście modlić się efektywnie o swój rząd, to mielibyście to, co się modlicie. Co by to było? Dobry rząd. Czyja to wina? Nasza. Powiedzcie, nasza. My jesteśmy winni. Teraz chcę trochę czasu zająć, aby zilustrować to, co powiedziałem z osobistego doświadczenia. Ponieważ z doświadczenia dowiedziałem się już, że jeżeli głoszę w ten sposób i jeżeli nie ilustruję osobistym przykładem tego, to większość ludzi, dla większości ludzi to, co powiem, zostaje tylko teorią. Oni mogą intelektualnie przyjąć to, dlatego że ja to potrafię udowodnić w oparciu o Pismo, ale oni nie przechodzą z punktu uwierzenia w to do działania w oparciu o to. Więc wybrałem parę przykładów konkretnych z mojego doświadczenia modlitewnego z datami i z różnymi wskazówkami dotyczącymi czasu i sytuacji. I powiem wam pokrótce, co stało się w tych 4 przypadkach. Po pierwsze, 1943 rok. Byłem żołnierzem armii brytyjskiej w północnej Afryce od 1941 roku do 1943. Byłem tam, kiedy to nie była 8 armia, ale zachodnie siły pustynne. I to była bardzo zdemoralizowana grupa mężczyzn. Podstawowy problem był taki, że ludzie nie ufali swoim oficerom. Oficerowie byli egoistyczni, nieodpowiedzialni i niedyscyplinowani. Ja jestem synem oficera armii i to, co mówię, mówię po tym, co rozważyłem i naprawdę to właśnie chcę powiedzieć. Oficerowie byli bardzo egoistyczni. Mieliśmy jako żołnierze bardzo małe ilości wody. Jedna butelka była nam dawana na 2 dni do wszystkiego.
do picia, gotowania, mycia się i prania do wszystkiego. Ale kiedy wszedłeś do kasyna oficerskiego, tam było więcej wody na stole, którą pili ze swoją whisky, niż to, ta woda, którą mieli żołnierze do każdego celu na dwa dni. Rezultatem było największe wycofanie się wojsk w historii brytyjskiej armii. Wycofanie się z miejsca zwanego Elagaile do miejsca zwanego Alamein, wzdłuż całego północnego wybrzeża Afryki. Ja byłem w czasie tego wycofania się. 1500 mil ciągle wycofywania się. To jest długie wycofanie się. Potem przybyliśmy do tej miejscowości, która nazywała się Alamein. I tam okopaliśmy się i czekaliśmy, co będzie dalej. Byłem ochrzczony w Duchu Świętym, zbawiony rok lub półtora roku wcześniej. Nie miałem żadnej okazji bycia w społeczności w zborze. Jedyną społeczność, którą miałem, to było z Bogiem, z Duchem Świętym i z Biblią. Ale Bóg położył na moje serce ciężar modlitwy i zacząłem sam siebie pytać, jak się mogę modlić w taki sposób, aby Bóg odpowiedział na modlitwę, ponieważ na pewno Bóg nie może błogosławić takiego przywództwa. Więc taką modlitwę modliłem się: Boże, daj nam przywódców takich, którzy będą działali dla Twojej chwały, abyś mógł dać nam zwycięstwo przez nich. Modliłem się stale tą modlitwą przez jakiś czas. Potem brytyjski rząd zdecydował zmienić przywódcę sił zbrojnych brytyjskich w północnej Afryce i zastąpić innym przywódcą. I wybrali generała, który miał na nazwisko Gott. Przeleciał on samolotem nad linią frontu z Kairu, aby przejąć władzę. Jego samolot rozbił się przy lądowaniu, został wyrzucony i złamał sobie kark. I w tym krytycznym momencie brytyjski rząd nie miał dowódcy w tym wielkim obszarze wojny. I wtedy Winston Churchill, właściwie z własnej inicjatywy, awansował nieznanego dowódcę, nieznanego dotychczas, którego nazwisko brzmiało Montgomery. I on nieoczekiwanie stał się dowódcą sił brytyjskich. Montgomery był szczerym, na nowo narodzonym chrześcijaninem, także człowiekiem ogromnej dyscypliny osobistej. W ciągu 6 miesięcy wszystkie oficerskie messy odwrócił do góry nogami. Mówię wam, to była komiczna rzecz, komiczny widok. Nie będę wchodził w szczegóły, ale odnowił dyscyplinę i szacunek dla człowieka wśród oficerów. I zanim rozegrano bitwę pod El Alamein, to było pierwsze zwycięstwo aliantów w tym okresie wojny. I to zagrożenie dla Egiptu i dla ziemi izraelskiej zostało odepchnięte ostatecznie. I cały cykl wojny zmienił się na korzyść aliantów. Ja byłem na pustyni w tym czasie. To było 2 dni po rozegraniu się tej bitwy. Byłem na ciężarówce wojskowej i na przyczepie tej ciężarówki było małe kieszonkowe radio i sprawozdawca z wiadomości nadawał pewną audycję na temat bitwy pod Alamein. W retrospekcji opisywał scenę z kwater Montgomery'ego, kiedy przygotowywał się on do bitwy i opisał,
Jak Montgomery zawołał swoich dowódców i mężczyzn i powiedział: w modlitwie poprośmy Pana Wielkiego w wojnie, aby dał nam zwycięstwo. Kiedy usłyszałem te słowa, niebiańska elektryczność przeze mnie od głowy do stóp. I Bóg dla mnie powiedział wewnętrznym głosem: to jest odpowiedź na Twoją modlitwę. To jest przykład. Przywództwo było zepsute, nieaktywne, niewartościowe. A jednak ja się miałem modlić. Bóg zainspirował mnie, abym się modlił modlitwą, która jest przyjęta dla Jego chwały. Panie, daj nam przywódców takich, aby to było dla Twojej chwały, abyś mógł dać nam zwycięstwo przez nich. Człowiek, którego ludzie wybrali, został odsunięty. Człowiek, którego Bóg wybrał, został awansowany i pozostał na stanowisku. A pamiętajcie, że awans pochodzi od Boga. Nie zapominajcie o tym. I zwycięstwo przyszło dla chwały Bożej. To jest różnica. Teraz przejdźmy dalej. 1947 rok, 48. Żyliśmy z żoną w Izraelu. Kiedy zdecydowano o rozdzieleniu kraju pomiędzy Żydów i Arabów. Proszę odwrócić taśmę, ciąg dalszy wykładu na drugiej stronie. Chiński i prochiński. Bóg nie jest przeciwko komukolwiek. Ale na mapie ziemi, którą stworzył, Bóg mówi, tam jest w środku taka mała część ziemi, która będzie należała do synów Jakuba. I wiecie, co się z tym stanie? Ona przejdzie w ręce synów Jakuba. I jeżeli ci Żydzi, którzy mają twarde karki, i Arabowie o twardych karkach pokłonią się przed Panem Jezusem Chrystusem, to będą w kilka tygodni na właściwych miejscach. Pan ma miejsce dla Arabów i ma miejsce dla Żydów. Ale miejsce, które dał Żydom, nie będzie miejscem dla Arabów, ponieważ Wszechmocny Bóg ma prawo powiedzieć, co zrobi z tym, co jest Jego. I powiedział to. I teraz to czyni. To się właśnie dzieje. Przejdźmy dalej. Z Izraela moja żona i ja przenieśliśmy się do Londynu. I potem zaczęliśmy pewną misję w centrum Londynu. Spotkania uliczne, ewangelizacje i wiele innych rzeczy. Parę młodych żydowskich dziewczynek, które z nami przyjechały z Izraelu, głosiły na ulicach Londynu i zdobywały dusze dla Jezusa. Ale pamiętamy o tym, jak bardzo wciąż byliśmy zainteresowani sprawami Żydów. I około roku 1953, nie pamiętam dokładnie dat, otrzymaliśmy informację z Rosji, że Stalin planował świeży pogrom Żydów w Rosji. My byliśmy w kontakcie z małymi grupami modlących się wierzących, którzy byli bardzo zatroskani Izraelem i Żydami. Więc te grupy, 4 czy 5, tam w kraju naszym Wielkiej Brytanii, jeden szczególny dzień oddzieliły jako dzień modlitwy i postu o Żydów w Rosji. Nie pamiętam, jaki to był dzień, ale wiem, że to był czwartek. Modliliśmy się i pościliśmy o Żydów w Rosji. I wiecie, co się stało? W kilka tygodni Stalin nie żył. My nie powiedzieliśmy Bogu, co ma zrobić ze Stalinem. Osobiście ja wierzę, że Bóg wiedział, co zrobić ze Stalinem, ale my po prostu modliliśmy się. I kiedy Stalin umarł, jak wiecie, cały reżim, cały program w Rosji się zmienił. Więc zaczęliśmy mówić o erze destalinizacji. Dlaczego się to stało? Powiedzieć wam dlaczego? Bo się modliliśmy. Powiesz, ale ty jesteś mocno nastawiony.
Tak. Ja jestem przekonany, że Bóg to, co powiedział w swoim słowie, to miał na myśli. Jeżeli to jest zbyt mocne przekonanie, to rzeczywiście taki jestem. Ale zadam wam pytanie. Czy modlicie się? Albo nie? Jeżeli nie wierzycie, że Bóg odpowiada na modlitwy, to głupie jest się modlić. Lepiej przestań. Ale jeżeli wierzysz, że Bóg odpowiada na modlitwy, to głupie jest się nie modlić. Więc lepiej postanów. I mój umysł już postanowił. Ja wierzę, że Bóg odpowiada na modlitwy. Przejdźmy do czwartego przykładu, który chcę wziąć. To jest z Kenii, ze wschodniej Afryki. Moja żona i ja byliśmy tam jako misjonarze od początku 1957 roku do końca roku 1961. W tym okresie dwa terytoria, brytyjska i wschodnia Afryka, Uganda, Kenia i Tanganyika otrzymywały swoją niepodległość. Tanganyika potem stała się Tanzanią. W tym czasie belgijskie Kongo otrzymało niepodległość i nie było właściwie przygotowane, więc natychmiast wybuchła tam krwawa, niszcząca wojna domowa. I wiele misjonarzy, którzy pracowali w belgijskim Kongo, wyszło jako uciekinierzy do Kenii i niektórzy z nich jakiś czas mieszkali w naszym domu. Wiedzieliśmy z pierwszej ręki, co się stało w Kongo. Kenia już przechodziła przez kryzys z Mau Mau i był wielki brak jedności i brak zaufania, zazdrość pomiędzy dwoma czy więcej plemionami, z których składał się naród kenijski, plemionami, które nigdy nie były złączone w żadnym czasie historii. I wszyscy eksperci polityczni mówili, że kiedy Kenia otrzyma niepodległość, podobnie jak Kongo, będzie jeszcze gorzej nawet. I wszystkie wskazówki polityczne wskazywały w tym kierunku. Ale my mieliśmy tam konferencję dla młodych Afrykańczyków w 1960 roku w zachodniej Kenii. Mieliśmy więcej niż 200 młodych Afrykanów, studentów, nauczycieli razem na tygodniu spotkań. Spotkania kończyły się w niedzielę wieczór i w tę niedzielę Kanadyjczyk kaznodzieja głosił, nasz przyjaciel. Pierwsze dwie godziny spotkania były normalne. Potem Bóg wszedł na to spotkanie i następne dwie godziny tego spotkania żadna ludzka istota naprawdę nie miała kontroli nad spotkaniem. To było suwerenne działanie Ducha Bożego. W tym czasie gdzieś tam byłem z tyłu tego spotkania, z dala od podwyższenia dla mówców, i pojawiła się w moim umyśle myśl. Dotknęliśmy Boga, Jego moc jest dla nas dostępna. Nie bądźmy jak wielu zielonoświątkowców, przepraszam, że tak powiem, i nie zepchnijmy mocy Bożej w jakimś duchowym egoizmie. Użyjmy tego do czegoś pozytywnego. I pojawiła się myśl w moim sercu o tym politycznym kryzysie, w którym była Kenia. I widziałem w piśmie, że była to odpowiedzialność tych młodych afrykańskich chrześcijan, aby modlić się o przyszłość ich kraju. Więc stałem z mojego miejsca, aby podejść na podwyższenie, aby im powiedzieć, by się modlili o ich przyszłość. Kiedy przechodziłem obok mojej żony, ona powiedziała do mnie, powiedz im, aby się modlili o Kenię. A ja mówię, dokładnie po to idę na podwyższenie. Więc wiedziałem, że mam to w sercu od Pana tą rzecz. Więc ucieszyłem tych Amerykanów młodych i powiedziałem, słuchajcie, wasz kraj ma kryzys w tej chwili.
okropne niebezpieczeństwa polityczne. Wy jesteście tymi, którzy mają się modlić. Więc prowadziłem ich w modlitwie. Na podwyższeniu ze mną był młody Afrykańczyk, który właśnie stał się nauczycielem, mój przyjaciel, z którym do dziś mam kontakt, uklęknął, aby się modlić. Modlił się, aż przemodliliśmy to i dotknęliśmy Boga. Mówię wam, kiedy Afrykańczycy się modlą, to się modlą. Oni nie myślą, co tam pani Jones myśli za ich plecami. Oni wszyscy podnoszą ręce i wszyscy modlą się głośno w tym samym czasie. I to jest jak szum wielu wód. Kiedy skończyliśmy, ten młody Afrykańczyk stał i powiedział swoim Afrykanom, rodakom, powiem wam, co Pan mi pokazał. Mówi, kiedy się modliliśmy, widziałem czerwonego konia, bardzo rozzłoszonego, i czarny człowiek na nim siedział. I zbliżał się ten koń do Kenii, ze wschodu, a za nim były inne konie, także czerwone i także straszne. Ale mówi, kiedy patrzałem, ten czerwony koń zawrócił i odjechał z Kenii na północ, a inne czerwone konie pojechały za nim. I powiedział, kiedy się zastanawiałem, co to oznacza, Bóg do mnie przemówił i powiedział, tylko ponadnaturalna moc modlitwy mojego ludu może odwrócić problemy, które spadają na ten kraj. Powiem to jeszcze raz, ponieważ co było prawdą w 1960 roku w Kenii, jest także prawdą w 1971 w Washingtonie D.C. Tylko ponadnaturalna moc modlitwy mojego ludu może odwrócić problemy, które przychodzą na ten kraj. Modliliśmy się, dotknęliśmy Boga i następna historia Kenii przez następne 10 lat była historycznym dowodem. Kenia nie przeżyła wojny domowej niezgodnie z wszystkimi przekonaniami. W pełni pokoju zdobyła niepodległość i generalnie jest uważana za naród, który się rozwijał z jak największym sukcesem. Najlepiej na całym kontynencie afrykańskim. Cały kraj, wbrew tym wszystkim naukowym stwierdzeniom i przepowiedniom ekspertów. Wiecie, jaki był powód? Ponieważ my modliliśmy się aż do przełomu. Jest możliwe zmienić historię przez modlitwę. Nie tylko to jest możliwe, przyjaciele, ale to jest potrzebne, bardzo pilnie potrzebne. Wierzycie w to? Pozwólcie mi kontynuować. Dochodzimy do jeszcze jednego wersetu, który będzie tematem naszego studium. I to będzie ostatni werset. Druga Księga Kronik, 7:14. Nie jestem w stanie całego kontekstu omówić. Bóg mówi do Salomona i mówi, Druga Kronik, 7:14. Jeżeli mój lud, który jest nazwany moim imieniem, upokorzy się, będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios, odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. Gdzie King James mówi mój lud nazwany moim imieniem, hebrajski język mówi dosłownie mój lud, nad którym moje imię zostało wezwane. W drugim liście do Koryntian 1:14 to jest tylko wyjaśnienie. Biblia mówi, wszystkie obietnice Boże w Chrystusie są tak. Amen. W Chrystusie, dla chwały Bożej, dla nas. Każda obietnica dana nam w Biblii przez Boga jest dla nas możliwa w Chrystusie, jeżeli się stosuje. Bóg mówi, mój lud, nad którym moje imię jest wezwane. Jeżeli nazywasz siebie chrześcijaninem, czy tak siebie nazywasz? Tak, wiesz, co to oznacza? To oznacza,
że imię Chrystusa jest wezwane nad Tobą. To Ciebie czyni chrześcijaninem, fakt, że jesteś utożsamiony z imieniem Chrystusa. Więc ta obietnica stosuje się do nas, jak i do każdej grupy ludzi w każdym czasie w historii człowieczeństwa. I mówi tak, o tych ludziach, jeżeli mój lud, nad którym wezwane jest moje imię, uczyni cztery rzeczy, to Bóg mówi, On uczyni trzy rzeczy, ale Bóg czyniąc te trzy rzeczy uwarunkowuje je tym, abyśmy my najpierw cztery rzeczy uczynili. Jakie cztery rzeczy Bóg wymaga od nas? Pierwsze, to jest najtrudniejsze, upokórzcie się. Nie módlcie się najpierw, bo jeżeli się nie modlicie z właściwym nastawieniem, nie otrzymacie odpowiedzi. Wiecie, jaka jest najtrudniejsza rzecz dla religijnych ludzi? Upokorzyć się. Wiecie, co tworzy pychę w sercu ludzkim więcej niż cokolwiek innego? Religia. Najdumniejsi ludzie na ziemi to są religijni ludzie. Możemy na każdego innego człowieka spojrzeć i wypunktować wszystkie ich błędy. Ale nie widzimy naszych własnych błędów. Powiem Wam to, religijni ludzie. Fakt, że możesz udowodnić błąd każdego człowieka, nie udowadnia tego, że masz rację. I w rzeczywistości lepiej się zajmij innymi rzeczami, aniżeli udowadnianiem winy innych ludzi. Jest wiele lepszych, użytecznych aktywności dla Ciebie niż to. Bóg mówi, pierwsza rzecz, którą masz zrobić, upokórz się. To nie jest emocja, to jest decyzja. Od czasu do czasu ja decyduję osobiście siebie upokorzyć. Mówię, Boże, ja upokarzam się przed Tobą teraz. Ja jestem proch. Ja przyszedłem z prochu i idę do prochu. I jeżeli jest taka możliwość, ja rzucam się na twarz, na ziemię lub na podłogę i leżę tam przed Bogiem i mówię, tam należę. Wiecie co? To mi daje wiele dobra. I muszę to robić przynajmniej raz na miesiąc, bo inaczej zaczynam zapominać, kim jestem i skąd pochodzę. I zaczynam myśleć, jestem bardzo ważną, ciekawą i użyteczną osobą. Następna rzecz, którą musimy zrobić, co jeszcze? Modlić się. Trzecia rzecz, szukać Jego oblicza, to znaczy modlić się. Nie tylko mieć spotkanie modlitewne, ale modlić się, aż skontaktujesz się z Bogiem. I czwarta rzecz. Odwróćcie się od bezbożnych dróg. Bóg mówi, ale Ty mówisz, Boże, czy to mnie masz na myśli? Ale Bóg mówi, mam na myśli mój lud, więc. To są ci, którzy, na którym Boże imię zostało wezwane. Wiecie, kto zatrzymuje przebudzenie? Nie nienawróceni, ale Kościół. My jesteśmy barierą, aby Bóg się poruszył, ponieważ Bóg nie może się poruszyć, chyba że przez nas. Jeżeli my stajemy przeciwko Niemu, On nie może dosięgnąć świata. Bóg mówi, jeżeli wy zrobicie cztery rzeczy, ja zrobię trzy rzeczy. Jaka jest pierwsza rzecz? Wysłucham. Jeszcze raz. Bóg nie powiedział, że wszystkich modlitw wysłucha. Jestem przekonany, że większość kościołów, większość modlitw nigdy nie przechodzi nawet przez sufit, ponieważ Boży ludzie nie sprostali Jego warunkom. Druga rzecz, którą On zrobi, przebacz. Przebaczy nam. Trzecia rzecz, jaką zrobi, co to znaczy? Uzdrowi naszą ziemię. Teraz, prosta logika. Jeżeli dzisiaj patrzymy na swój kraj i widzimy, że potrzeba uzdrowienia go, a nie jest on uzdrowiony, kto jest odpowiedzialny za to? Czyja jest wina w tym? Czy Bóg zawiódł? Albo my? Jak wierzycie? Bóg mówi, jeżeli zrobicie cztery rzeczy, ja zrobię trzy. Ostatnia rzecz, którą zrobię, to uzdrowię ten kraj. Jeżeli nasz kraj nie jest uzdrowiony,
Czy mamy powiedzieć, Boże, zawiodłeś nas, nie zrobiłeś tego, co obiecałeś? Albo po prostu powiemy, Boże, nie zrobiliśmy tego, co powinniśmy, nie upokorzyliśmy się. Jaka jest nasza odpowiedź? Czy chcecie zobaczyć uzdrowienie tego kraju? Wiecie, moja żona i ja jesteśmy obywatelami amerykańskimi i podróżujemy często po tym kraju. Wiecie, co mówimy do siebie? Ten kraj jest zbyt wielki, aby go oddać diabłu. Wierzycie w to? Ja wierzę. Wiecie, jaka jest druga rzecz? On należy do Boga. Należy, prawda? Ziemia jest Pańska i jej pełnia. Jeżeli my przyjmiemy Amerykę dla Boga, my możemy tylko Bogu oddać Jego własność. Mamy legalne prawo, aby to zrobić. Ja jestem przekonany w moim sercu, że jeżeli zrobimy to, co Bóg nas poprosił, On może uczynić to, co On obiecał. I wierzę, że uzdrowienie przychodzi do tego kraju, ponieważ przez ostatnie 5 lat czy więcej małe grupy wierzących tu i tam zaczęły spełniać Boże warunki, wymagania. Są ludzie w tym narodzie, małe, gorliwe grupy modlitewne, które naprawdę wiedzą, czego pragną od Boga i trzymają Boga za słowo. Mówią, upokorzymy się. Odrzucimy pychę, sekciarstwo, nasz upór, własną sprawiedliwość, nasze rasowe przekonania. Będziemy się modlić. Będziemy szukać Twojego oblicza, Panie. I nie poruszymy się, aż Ty się nie poruszysz. My zostawimy wszystko, co jest bezbożne, co się Tobie nie podoba. Nasz upór, nasz bunt, szukanie swego. I wtedy, Boże, wiemy, że będziesz słuchał, przebaczysz i uzdrowisz nasz kraj. Zastanawiam się, czy ktoś tu jest dzisiaj rano, kto chciałby powiedzieć, Boże, ja dołączam się do Twojego programu. Będziemy się modlić? Proszę Was teraz, w tym cichym momencie, czy chcecie uczynić to, czego pragnie Bóg? Czy to jest jednostkowo, czy grupowo? Czy chcecie upokorzyć się? To jest początek. Musicie uznać, że zawiedliście. Nie Bóg zawiódł, ale wy zawiedliście. Czy pomodlicie się? Będziecie postanawiać, aby się modlić i szukać Bożego oblicza? Czy zostawicie wszystko, co jest dla Boga nieprzyjemne i co jest przeszkodą do poruszania się Ducha Świętego? Ja jestem przekonany, że ten naród może powrócić do Boga. Jestem przekonany, że największe przebudzenie w historii ludzkiej jest na drodze do Stanów Zjednoczonych, jeżeli tylko odpowiemy na to, co Bóg czyni. Czy jest tu ktoś dzisiaj rano, kto powie, bracie Prince, z Bożą pomocą chcę uczynić z tym coś. Oddaję siebie od tego dnia, abym był bardziej gorliwy i szczery, szukając Boga w imieniu mojego narodu i moim własnym. Jeżeli to jest Twoja decyzja, podnieś rękę. Niech Bóg Was błogosławi. Trzymajcie jeszcze ręce w górze. Ja także moją rękę podniosłem. Chcę się modlić. Boże Wszechmocny, jesteśmy teraz w Twojej obecności. Przychodzimy nie według własnych zasług, ale w imieniu Jezusa. Studiujemy Twoje słowo i znamy Twój plan. Po pierwsze, Panie, upokarzamy się. Uznajemy, że nam nie zostaje. Uznajemy, że nie modliliśmy się o nasz rząd i o tych, którzy mają autorytet. Panie, przebacz nam. Pomóż nam, abyśmy nie byli leniwi od tej chwili.
Naucz nas modlić się. Zwiąż nas razem więzami miłości i pokoju. Jednością ducha, abyśmy modlili się tą modlitwą symfonii, która poruszy ramię Wszechmocnego Boga w imieniu tego narodu. Modlimy się teraz o rząd tego narodu, o prezydenta, o wszystkich, którzy mają władzę, wszystkich, którzy mają władzę w jakimkolwiek obszarze rządu. Modlimy ich się, błogosław ich, prowadź ich, kieruj nimi, daj im mądrość i zrozumienie. Przewyższaj ich radą i decyzjami, aby oni mogli robić to, co Ciebie zadowoli i aby mogli wspierać głoszenie Twojego słowa w tym narodzie i po całym świecie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Modlimy się i mówimy Amen. A wszyscy Boże ludzie niech odpowiedzą Amen. Dla dalszego nauczania na ten temat rekomendujemy książkę Kształtowanie historii przez modlitwę i post, a także serię Panowanie z Chrystusem. Jezus, jest coś takiego w tym imieniu. Podnieście ręce i śpiewajcie. Pan, Zbawiciel, Jezus, jak zapach ziemi po deszczu.